Minęły 4 doby. Od przedwczoraj zaczęły powoli wychodzić. 4 już przełożyłem, wyszły i zobaczymy, jak tam kolejne 4. Pięknie. Wszystkie są na zewnątrz. Najważniejszy. Biały, piękny. Tu widzę hypopastawi. Od razu zobaczmy te, które już wyszły. Pokażę Wam. Tu 2 i tu 2. Poczekamy na pierwszą wylinkę. Wtedy będzie wiadomo, który co w sobie ma. Nabiorą kolorów. Wszystko wyczyścimy. Widzimy się po pierwszej wylince. Wężyki wybarwiły się rewelacyjnie. Najpierw pokażę Wam te, które mają w sobie ten gen ukryty, Ghost. To jest samiczka Pastel 100% Head Ghost. Bardzo rozjaśniona głowa, jak widzicie, charakterystyczne dla pastela. Zdrowa, piękna samiczka. Drugim wężykiem jest Mojave Head Ghost. Przepiękny wężyk. Bardzo mi się podoba, że te paski po bokach głowy są skrócone. Jest to samczyk Mojave 100% Head Ghost. Przepiękny maluszek. Trzecim, ostatnim wężykiem, który ma w sobie gen Ghost ukryty, jest ten Pastel Mojave Head Ghost. Czy jak kto woli, Pastawi Head Ghost. Jest to samczyk. Niesamowicie wybarwiony. Pora na wężyki, w których ten gen Ghost jest widoczny. Pierwsza samiczka Ghost. Przypominam, że jest to gen recesywny, więc aby takiego uzyskać, trzeba mieć 2 wężyki z tym genem. To jest samiczka. Drugim wężykiem jest Hypo, czy jak kto woli, Ghost Pastel. I co najważniejsze,
Pastel z wiekiem bardzo ciemnieje, a przy pomocy genu Ghost zapobiegamy temu. Wężyk będzie się naprawdę ładnie wybarwiał z wiekiem. To jest samczyk. Ghost Pastel. Jest jeszcze samiczka Ghost Pastel. Wszystkie te wężyki są jeszcze przed karmieniem. W tym tygodniu planuję je nakarmić. Czekam na dokumenty z rejestracją. Samiczka Ghost Pastel. Kolejna samiczka, tym razem Ghost Mojave. Bardzo mi się podoba to połączenie. Coś pięknego. Samiczka Ghost Mojave. Czas na wężyka, który najbardziej podoba mi się z całego zniosu. Jest to Ghost Mojave Pastel, zwany też Hypo Pastavi. Spójrzcie na te rozjaśnienia na głowie. Wąż w rzeczywistości wygląda niesamowicie. Jest to samczyk. Będzie dostępny, ponieważ nie ukrywam, że liczyłem na samiczkę, wtedy bym sobie zostawił. A samczyk będzie na sprzedaż. Ostatni wężyk niestety nie przeszedł jeszcze wylinki. Jest to samczyk Super Mojave Ghost Pos Pastel. Po wylince będzie śnieżno-biały. Na razie ta skóra jest troszkę taka pomarszczona. Wężyk przepiękny. Super Mojave Ghost Pos Pastel. I to jest samczyk. Tak wygląda wynik pierwszego zniosu. Jeżeli jesteście zainteresowani którymkolwiek z pokazanych młodych, piszcie do mnie,
Wszystkie dostępne informacje na dole filmiku. Widzimy się przy kolejnym cięciu. Jeszcze dwa zniosy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.